Witam Cię w podcaście Legalny Biznes Online. To podcast skierowany do świadomych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać stabilny i legalny biznes w internecie. Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Prowadzę blog legalnybiznesonline.pl. Spodziewaj się tutaj konkretnej dawki wiedzy, praktycznych wskazówek i odczarowania zawiłości prawa, umów, RODO i biznesu, nie tylko online, a wszystko bez zbędnego prawniczego OE. Witam Cię w podcaście Legalny Biznes Online, prawo dla przedsiębiorców działających w internecie przede wszystkim, ale także poza nim. I dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o drugim i trzecim filarze, a tak naprawdę to o trzecim i czwartym filarze, dlatego że ostatnio powiedzieliśmy sobie o formach działalności firmy, jak również o finansach, księgowości i podatkach, czyli dzisiaj będzie trzeci i czwarty filar, a być może jeszcze zdążymy piąty, zobaczymy jak nam pójdzie w tym odcinku. Ważne jest, aby znać te filary firmy w internecie, czyli to o czym mówiłam podczas webinaru, filary legalnej firmy w internecie, a pułapki biznesu online i zagrożenia nowych ładów. Pierwszym i drugim filarze w poprzednim odcinku również wspominałam trochę o pułapkach i zagrożeniach. Dzisiaj przy okazji trzeciego i czwartego filaru, czyli legalnego marketingu i legalnej sprzedaży, opowiem Ci także o pułapkach z tym związanych, tak żeby ten podcast był dla Ciebie praktyczny, tak żebyś mógł czy mogła wynieść z tego podcastu jak najwięcej, od razu wdrożyć wskazówki w swoim biznesie. Na początek chcę Ci także powiedzieć, że już ruszyła legalna strefa biznesu na stronie legalnastrefabiznesu.pl. Zachęcam Cię do tego, aby zajrzeć tam sobie, dlatego że legalna strefa biznesu, dołączenie do niej kończy się już w środę, czyli dokładnie 14 lipca, w zależności od tego, kiedy będziesz słuchać tego podcastu, to albo załapiesz się na dołączenie do strefy, albo też nie. Warto to zrobić od razu, nie zostawię tego na ostatnią chwilę. To platforma subskrypcyjna dla przedsiębiorców, którzy chcą budować skuteczny i legalny biznes online w internecie, głównie w internecie, dlatego że teraz wszystkie biznesy są głównie w internecie, i w wspierającej społeczności, w mastermindach, w wsparciu alertów prawnych, sesji Q&A z prawnikiem, czy informacji pogrupowanych, pewnych, sprawdzonych i głównie także szkoleń prawnych oraz szkoleń biznesowych. To bardzo obszerna platforma dla osób, które chcą cały czas małymi krokami dążyć do rozwoju swojego biznesu. Ja tam oczywiście jestem także i tam głównie będą materiały również nigdzie nie publikowane. Więc warto już teraz dołączyć. Teraz jest gwarancja ceny przy zakupie. Później te ceny się zmienią przy kolejnej możliwości dołączenia do legalnej strefy biznesu, która będzie tak naprawdę za kilka miesięcy. Więc nie warto zostawiać tego na pewno na ostatnią chwilę. Okej, a jeżeli już udało Ci się wejść na legalnastrefabiznesu.pl, to ja się bardzo cieszę, tak abyś mógł czy mogła podjąć świadomą decyzję, która wzniesie Twój biznes na wyższy poziom. A teraz przechodzimy do filaru numer 3, czyli legalnego marketingu, co jest oczywiście bardzo, bardzo istotną sprawą, jeżeli chodzi o budowanie swojej marki osobistej w internecie albo budowanie swojej firmy w internecie. Nie tylko w zakresie e-commerce i sprzedaży produktów fizycznych, ale także w sprzedaży produktów e-produktów, produktów elektronicznych, jak również sprzedaży poprzez media społecznościowe. I właśnie legalny marketing to jest, ja to opowiedziałam w kilku punktach, bo oczywiście na ten temat można mówić przez całą godzinę, a ja też chcę, żeby ten podcast był dosyć krótki, zwięzły i treściwy, dlatego to, co jest istotne i to, co działa, to, co występuje, jeżeli chodzi o marketing w internecie, to przede wszystkim media społecznościowe. Facebook, Instagram, live'y, grupy. Tam wszędzie dzieje się realny marketing, niekoniecznie real-time marketing, ale rzeczywiście ludzie budują i swoje marki osobiste i budują swoje firmy dzięki Facebookowi czy Instagramowi, gdzie również podpinają się pod reklamy, które pozwalają im wzrastać. Następnie warto odnieść się do marketingu e-mailowego i od razu Ci powiem, że kolejne odcinki będą o marketingu e-mailowym, co jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne, więc tego
tematu bardzo rozwijać nie będę. Będę w tym odcinku, w kolejnych odcinkach właśnie mówić o tym, co można, czego nie można, czy trzeba mieć zgody, kiedy nie trzeba mieć tych zgód i jak to wszystko działa w praktyce. I co mówią oczywiście na ten temat przepisy. Następnie warto też odnieść się do marketingu, który dzieje się na blogach, podcastach, tak jak ten podcast, słuchasz go. Ja też reklamuję Ci legalną strefę biznesu, czy produkty, do których możesz się odnieść. W legalnej strefie biznesu na przykład znajduje się właśnie szkolenie na temat legalnego marketingu w mediach społecznościowych, budowania biznesu w mediach społecznościowych i to szkolenie jest od razu na start, tak samo jak kilkanaście innych szkoleń o wartości co najmniej 1200 zł, plus oczywiście wszystkie inne dodatkowe materiały. Więc tu już też może dziać się marketing. Przekonujesz się do mnie, jeżeli słuchasz tego podcastu, widzisz, że znam się na tym temacie, wiem co mówię, sama zresztą to wszystko testuję w praktyce, a jednocześnie patrzę na to od strony prawnej. Więc to jest jakby kolejna dosyć istotna rzecz. No i strona, sklep, no to wiadomo, tutaj już mamy do czynienia z produktami realnymi, z tym, że jeżeli chodzi o bloga czy stronę, to wcale nie musi się to wszystko odbywać na zasadzie WooCommerce'a i tego, że ktoś klika do koszyka, dodaje, przechodzi, tylko jak najbardziej można się, taka sprzedaż może odbyć się przez te wszystkie kanały. I przez e-maila, i przez stronę, i przez bloga, i przez podcast, i przez media społecznościowe. Następnie mamy też do czynienia z współpracami, afiliacjami. To są też elementy dosyć istotne, które wpływają na postrzeganie Ciebie jako marki osobistej w internecie. I takie współprace także powinny i są zazwyczaj obwarowane konkretnymi wymaganiami prawnymi. No i na końcu mamy książki, artykuły, szkolenia, czy właśnie webinary, które są całkiem fajnym pomysłem na sprzedaż i które cieszą się dosyć wysoką konwersją. Trzeba wziąć pod uwagę i myślę, że to ty już wiesz, że już wracając do Facebooka, jest dosyć ważny element tego marketingu, a już nawet sprzedaży można powiedzieć, czyli social shopping. Wzrasta znaczenie zakupów w mediach społecznościowych i to jest prawda. Do takich zakupów obecnie przyznaje się 2 na 10 konsumentów, a 54% jest zainteresowanych tak zwanymi live commerce'ami, czyli zakupami w trakcie prezentacji produktu, na przykład w formie wideo na Facebooku w grupach sprzedażowych. To są liczby z raportu, co ugryzie e-commerce z raportu z 2021 roku, czyli bardzo świeżego. Z kolei analiza PricewaterhouseCoopers mówi o tym, że rynek e-commerce przebił w Polsce wartość 100 miliardów złotych. Więc to są olbrzymie kwoty i olbrzymie ilości, które warto wziąć pod uwagę, planując ekspansję, tak to nazwijmy, w internecie. Dlatego też warto być w tym internecie i warto działać legalnie. Bo jeżeli zbudujesz legalne podwaliny pod swój biznes w internecie, no to oczywiście łatwiej później go rozwinąć. Nie trzeba się martwić o to, że coś tam nie działa. Zachęcam Cię do tego, szczególnie jeżeli chodzi o legalną strefę biznesu, gdzie możesz wejść i być cały czas na bieżąco, co jest taką największą bolączką przedsiębiorców czy osób przedsiębiorczych, firm, które chcą działać legalnie, bo chciałyby, tylko że tego jest tak dużo i tak szybko się zmienia, że one nie są w stanie nawet właśnie w taki sposób działać. Więc no po prostu robią co mogą albo nie robią nic z tego strachu, no i oczywiście cały czas się boją. Nie o to chodzi, po to właśnie powstała legalna strefa biznesu, żeby móc na bieżąco mówić, co się zmieniło, co należy, jakie rozwiązania są możliwe, żeby wprowadzić u siebie, a później jak to powinno się wdrożyć, co jeszcze można wdrożyć, a przy okazji testując także różne funkcje biznesowe. Zatem trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o media społecznościowe oraz markę, o takich elementach jak to, że razem z Facebookiem administrujesz danymi osób, które Ciebie obserwują, czy które Ciebie polubiły, jeżeli chodzi o fanpage. Więc musisz to napisać w polityce prywatności. Odsyłam Cię także do podcastu o legalnych mediach społecznościowych, tam dowiesz się więcej. Gdyby nie Twoja grupa, którą utworzyłeś czy utworzyłaś, profil albo fanpage, nie byłoby tych osób w jednym miejscu. Dlatego też jesteś tym współadministratorem danych osobowych. To samo dotyczy wtyczki. Na pewno kojarzysz wtyczkę Lubię To na stronie www. albo inne wtyczki społecznościowe.
które bardzo często znajdują się na stronach internetowych i to z kolei powoduje, że tutaj koniecznie i bezwzględnie należy również zawrzeć to w polityce prywatności i tym tematem zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego nie możemy tego tematu pominąć. Piksel Facebooka i reklamy to jest kolejna rzecz, która występuje bardzo często na każdej stronie, co do zasady na landing page, czyli strony lądowania, jak również na podstawowe strony dajemy właśnie piksel Facebooka czy Google Analytics, po to, żeby później móc skierować reklamy do osób odwiedzających te strony, dlatego też również musimy o tym wspomnieć w polityce prywatności. No i tutaj też taka jedna dodatkowa rzecz, umowy powierzenia z Facebookiem. Pewnie zastanawiasz się, no jak to, jakie umowy powierzenia z Facebookiem, co to w ogóle ma być? Więc chcę Ci powiedzieć, że tak, z Facebookiem zawierasz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w momencie, kiedy wgrywasz tak zwaną grupę niestandardowych odbiorców, na przykład swoją bazę e-mail do Facebooka i kierujesz do nich reklamę czy do osób im podobnych. I taką umowę zawierasz z Facebookiem, oczywiście nie za każdym razem, bo to, te zapisy znajdują się w jego polityce prywatności. Warto sobie zajrzeć na blog legalnybiznesonline.pl. Także tam piszę o tym dokładnie, daję linki, bo taką ciekawostką jest, że można Facebooka skontrolować. Okej. Jeżeli chodzi dalej o Facebooka i to, gdzie taka polityka prywatności powinna się znaleźć, jest to dosyć istotne, dlatego jeszcze raz o tym mówię. Jeżeli wejdziesz na swój fanpage w zakładkę Więcej, znajdziesz tam zakładkę Informacje i tam w informacjach możesz w zasadach ochrony prywatności wrzucić link do polityki prywatności. Można to zrobić także w kilku innych miejscach, o których informuję w poradniku, który znajduje się w legalnej strefie biznesu. Jeżeli chodzi o Instagram, to tutaj sytuacja jest trochę bardziej utrudniona, dlatego że na Instagramie no, już jest znacznie trudniej wrzucić kilka linków. Wiemy, że na Instagramie no, co do zasady jest tylko jeden link w naszym bio, ale istnieją już od dawna tak zwane drzewka linków i w tych drzewkach linków możesz wrzucić kilka linków, między innymi na ostatnim miejscu warto wrzucić politykę prywatności i cookies. I wtedy będzie sprawa załatwiona. Okej. Jak może wyglądać, jeżeli zostajemy przy marketingu, jak może wyglądać ścieżka lead magnetu? Lead magnet to prezent za zapis, ktoś zostawia nam adres e-mail, a Ty wysyłasz mu jakiś lead magnet, jakiś prezent, czyli na przykład kurs mailowy, czyli na przykład checklistę, poradnik i tak dalej. Na blogu legalnybiznesonline.pl znajdziesz kilka takich lead magnetów, czy to poradnik dotyczący wdrożenia RODO, czy to poradnik dotyczący przeprowadzenia własnego audytu biznesu online, kurs mailowy dotyczący umów z bardzo konkretnymi wskazówkami, a klienci oraz osoby z legalnej strefy biznesu mają także możliwość dołączenia do kursu mailowego z praktycznymi załącznikami dotyczącymi prowadzenia biznesu. Zatem jak może wyglądać taka ścieżka lead magnetu? Przede wszystkim tworzysz landing, czyli właśnie stronę lądowania, prostą stronę, gdzie oferujesz ten e-book. Następnie przechodzisz do checkboxa lub nie, bo tutaj może być także komunikat, który wyraża zgodę na oferty handlowe, bo to tym właśnie jest newsletter, z ofertami handlowymi. Czy cokolwiek innego chcesz wysyłać, to też pewnie będą oferty handlowe. Następnie przechodzimy do akceptacji polityki prywatności, do potwierdzenia tego maila przez odbiorcę. Najlepiej, jeżeli włączysz sobie tak zwane double opt-in, czyli to, że ktoś potwierdza, że to na pewno on się zapisał na ten newsletter, na ten lead magnet. No i ta osoba odbiera sobie e-booka po potwierdzeniu, a następnie, i to jest bardzo ważna rzecz, ma możliwość łatwego wypisania się. To jest bardzo istotne. Jakie błędy są popełniane bardzo często, jeżeli chodzi właśnie o formularze zapisu, o lead magnety, czy cokolwiek innego, łącznie ze sklepem, gdzie są pewne checkboxy, czyli takie okienka do zaznaczenia i co tam występuje bardzo często. Bardzo często przede wszystkim występują tam checkboxy zaznaczone z góry, co jest niedopuszczalne. Występują także dziwne treści checkboxów, jak na przykład zgadzam się z warunkami świadczenia usługi, podporządkowuję się im bezwarunkowo. To jest totalnie dziwne.
jak również checkboxy, które odsyłają do starej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, która już dawno nie obowiązuje. Zmieniła się w 2018 roku, więc tutaj trzeba mocno tego pilnować. Albo na przykład jest checkbox, że przechodząc dalej akceptujesz politykę prywatności, no i super, nic więcej mi z tego checkboxa nie wynika, ani na pewno nie wynika też link do polityki prywatności. Czyli nie linkuje się tych polityk prywatności. Trzeba na te elementy uważać i trzeba zachować kolejność formularza zapisu. Najpierw piszemy, w jakim celu ta osoba w ogóle zostawia ten adres e-mail, czyli żeby pobrać lead magnet XYZ. Następnie zostawia swoje imię, nazwisko, a później przechodzi do checkboxa. I w tym checkboxie ona powinna wiedzieć w tej pierwszej warstwie obowiązku informacyjnego, na co się zgadza, kto będzie przetwarzał jej dane, w jakim celu będą te dane przetwarzane, no i co się z tym przede wszystkim wiąże. Ważne jest też także to, żeby tutaj poinformować, że zgodę taką można wycofać w każdej chwili. To jest zgoda dobrowolna, nie możemy do tego przymusić. No i ważne jest także, aby dodać klikalny link do polityki prywatności. A dopiero pod spodem przycisk, na przykład zapisuję się, pobieram i tak dalej. To, o czym trzeba także pamiętać, jeżeli chodzi o marketing i tylko wspomnę o tym, to darmowe banki zdjęć versus płatne banki zdjęć versus Canva. Czyli bardzo dużo osób na początku budowania swojej marki korzysta z bezpłatnych banków zdjęć, no bo po prostu one już teraz są bardzo dobrej jakości, bardzo ładne są te zdjęcia, no i przede wszystkim są za darmo. No niestety. W przypadku bezpłatnych banków zdjęć, jak i płatnych banków zdjęć, a także w przypadku Canvy należy uważać na licencję i wizerunek. Bardzo często jest tak, że te osoby, które są na zdjęciach, modelki czy modele, no, nie mamy pewności, czy udzieliły zgody na wizerunek. W płatnych bankach zdjęć oni się starają to gwarantować, no ale już bezpłatnych niestety nie. Więc zawsze trzeba podchodzić z taką pewną dozą ostrożności. Podobnie zresztą jest w Canwie. Odsyłam Cię także na mój Instagram, gdzie cały czas daję różne wskazówki dotyczące różnych kwestii biznesowych w internecie. I między innymi ostatnio kilka razy pisałam o Canwie, o tym jak się tam posługiwać, jeżeli chcemy sprzedawać materiały wykonane właśnie w Canwie. No warto chronić się przed kopiowaniem i to na pewno. Lepiej zapobiegać niż leczyć i stosować na przykład wtyczki takie jak monitor pobierania. Jeżeli nie chcemy, żeby ktoś naszego e-booka rozsyłał wszystkim, to bardzo często te wtyczki u góry na dokumencie już wpisują, dla kogo jest ta dana kopia. I to jest fajne, ciekawe rozwiązanie, które powoduje, że no ta osoba już tak chętnie nie będzie tego rozsyłać do wszystkich świętych. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, taka bardzo praktyczna. A druga rzecz to, że jeżeli nasze prawa autorskie zostaną naruszone, to oczywiście mamy kilka różnych możliwości, między innymi zaniechanie naruszeń, wezwanie do zaniechania naruszeń, usunięcie skutków, naprawienie szkody poprzez stosowne wynagrodzenie, czyli odszkodowanie czy wydanie korzyści, jak również majątkowe roszczenia, czyli o zaniechanie takich naruszeń, o zadośćuczynienie albo sumę pieniężną na cel społeczny można zażądać, aby druga strona przekazała. W legalnej strefie biznesu oczywiście mamy szkolenia dotyczące zarówno legalnych sposobów pozyskiwania klientów zgodnie z RODO, 10 błędów sprzedaży online, których należy unikać, aby działać zgodnie z prawem, czy 7 błędów na stronie www, których musisz uniknąć, żeby być zgodnym z prawem, a także jak legalnie zdobywać klientów i sprzedawać w social mediach, czy jak stworzyć e-book i udostępnić go lub sprzedać zgodnie z prawem. Zachęcam Cię do tego, aby zajrzeć na legalnastrefabiznesu.pl. Sporo szkoleń jest także planowanych. Dobra, to w takim razie sprawnie przechodzimy do legalnej sprzedaży, czyli do filaru czwartego. Legalna sprzedaż tak naprawdę sprowadza się do trzech najważniejszych elementów, o których Ci za chwilę powiem, przekazując jednocześnie informacje o ścieżce zakupu, możliwych ścieżkach zakupu, ale te elementy, na które należy na pewno zwrócić uwagę przy sprzedaży online, no to, co już było w poprzednim podcaście, czyli firma i podatki, zatem VAT, czy jesteś na VAT-cie, czy nie jesteś, czy na 5% jak e-booki, czy 23%, czy jesteś w ogóle nie VAT-owcem, kwestie kasy fiskalnej lub jej nieposiadania,
podatku dochodowego, faktur, rachunków, paragonów i ich wystawiania, a także kwestie związane z RODO. Należy też wziąć pod uwagę ścieżkę sprzedaży. Skąd ten klient przychodzi, co klika, gdzie trafia, czyli social media, Messenger, to też jest niezły kanał sprzedaży, e-maile, live'y, sklep online. Następnie trzeba się zastanowić nad obsługą klienta, czyli także obsługą zwrotów. Jakich zwrotów można uniknąć, czy zawsze? Jakie są obowiązki sprzedawcy? To warto wiedzieć, warto skierować się do szkolenia, które jest także dostępne w Legalnej Strefie Biznesu, albo od razu do pakietu Legalna Sprzedaż. No i później na końcu mamy klauzule niedozwolone, gdzie mamy i zakazy, i nakazy, i rejestr naruszeń, który ma ponad 7,5 tysiąca klauzul niedozwolonych, więc bardzo, bardzo dużo. Jak również trzeba pamiętać o kwestiach dotyczących przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które to przepisy weszły od stycznia 2021 roku. Jeszcze wiele osób nie ma nic w tym temacie zrobione. No i teraz to, co jest istotne, to to, że tak jak powiedziałam, ta legalna sprzedaż online sprowadza się do trzech najważniejszych elementów, czyli zgody i checkboxy odpowiednie, pasujące do Twojej firmy, do Twojej ścieżki klienta, czy też do Twojego lejku marketingowego, polityka prywatności, która jest totalnym must have, jak również regulamin, który jest drugim totalnym must have. Dlatego no, zachęcam Cię, żeby tutaj się odnieść do tych dokumentów, zobaczyć, czy je masz poprawne i zawierają te elementy, o których już mówiłam w podcastach. Jakie są sposoby sprzedaży w internecie? Na pewno Allegro, Amazon, Etsy to są miejsca, gdzie klient już jest, gdzie Ty wchodzisz, jakby posługujesz się swoimi produktami albo i nie swoimi, jeżeli mowa o dropshippingu, no i korzystasz z tej platformy. Tutaj również odsyłam Cię do wpisów na moim blogu legalnybiznesonline.pl, jak również do legalnej strefy, bo tam będzie szkolenie dotyczące legalnych działań na Allegro, Amazonie i Etsy. I tutaj bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę na to, że masz takie same obowiązki jak sprzedawca, który sprzedaje we własnym sklepie. To naprawdę niewiele się różni i nie myśl, że Allegro czy Amazon załatwia za Ciebie cokolwiek. Nic nie załatwia, a do tego jeszcze na swoich stronach wprost pisze, że za wszystko Ty jesteś odpowiedzialny jako sprzedawca. Następnie mamy także oczywiście własny sklep na WooCommerce czy na innym systemie. Mamy także stronę www i blog, to jest to, o czym powiedziałam, że można sprzedawać na różne sposoby, także poprzez zaoferowanie czegoś na blogu i po prostu napisanie do osoby, czy napisanie na tym blogu, że należy się skontaktować na maila, jeżeli ktoś chce to kupić, płaci, a Ty wysyłasz. Kolejnymi sposobami to jest Facebook, Messenger czy Instagram, a także oczywiście e-maile handlowe. Jak może wyglądać taka ścieżka zakupu produktu w sklepie? Bardzo prosto. Mamy produkt w sklepie. Nie opisuję tutaj akurat Allegro, tylko po prostu własny sklep, chociaż to niewiele się różni. Mamy produkt w sklepie, mamy dodaj do koszyka, czyli klient dodaje to do koszyka, następnie klika kup teraz lub inny komunikat, akceptuje politykę prywatności, akceptuje regulamin. Co do polityki prywatności, oczywiście niektórzy twierdzą, że to nie jest akceptacja, zgoda na politykę, tylko po prostu zaznajomienie się z treścią polityki. I okej, ale nie czepiałabym się aż tak bardzo tych słówek, bo to naprawdę ma najmniejsze znaczenie w tej całej sytuacji. I tutaj jest podcast bez zbędnego prawniczego, dlatego akceptacja polityki oznacza akceptację tego, co się w niej znajduje, czyli zapoznanie się z tą polityką i jak najbardziej możemy tutaj przy tym pozostać, przynajmniej moim zdaniem, jeżeli chcesz być bardziej poprawny niż papież, papieski niż papież, to oczywiście można tutaj napisać zapoznałem się z polityką prywatności i też będzie ok. Akceptacja regulaminu, następnie zgody i checkboxy i tutaj uwaga na zwroty przy produktach elektronicznych, gdzie te zwroty możemy skutecznie wykluczyć, no i zakup, a następnie opieka posprzedażowa i przetwarzanie danych osobowych.
Szkolenia, jakie znajdują się w legalnej strefie biznesu z zakresu właśnie legalnej sprzedaży, to te, o których już częściowo wspomniałam, czyli 10 błędów sprzedaży online, których musisz uniknąć, żeby działać zgodnie z prawem, jak legalnie i skutecznie sprzedawać rękodzieło w internecie, jak legalnie sprzedawać kursy online i produkty elektroniczne według nowych przepisów, czy jak legalnie prowadzić biznes i sprzedawać na Facebooku i Instagramie swoje produkty i usługi. A powiązane szkolenia, które się pojawią albo które również są, to 7 elementów zyskownego sklepu internetowego, potrzeby klienta, jak zmienić, dostosować produkt do oczekiwań, newsletter jako dźwignia handlu biznesu online, czy skuteczny marketing na Instagramie albo skuteczna sprzedaż przez sklep na Facebooku oraz kurs online, legalna sprzedaż online i pakiety dokumentów, legalna sprzedaż. Także całkiem sporo informacji możesz już znaleźć na start w legalnej strefie biznesu albo poczekać, bo będą szkolenia eksperckie, które oczywiście będą pojawiać się zgodnie z harmonogramem. Mam nadzieję, że wiesz już, co zrobić, żeby Twój biznes, Twoja firma działały legalnie w tych dwóch obszarach. W obszarze legalnej sprzedaży oraz legalnego marketingu. To dwa bardzo ważne obszary, które należy wziąć pod uwagę w budowaniu marki osobistej czy firmy w internecie. Chcę, żeby ten podcast pozostał krótki, dlatego prawdopodobnie w kolejnym podcaście opowiem Ci więcej o RODO, BDO czy umowach w e-biznesie, chociaż na te tematy już były odcinki, więc wróć się do tych odcinków, a jeżeli chodzi o RODO, to jeszcze będą. Zachęcam Cię do tego, żeby odsłuchać wcześniejsze odcinki, wyciągnąć z nich jak najwięcej, bo w kolejnych będę mówić właśnie między innymi o e-mail marketingu, który jest bardzo ważny, szczególnie w biznesie online. Dziękuję Ci w takim razie za to, że jesteś po drugiej stronie, że mnie słuchasz i proszę Cię o jakiś feedback, czy te podcasty są dla Ciebie przydatne. Możesz do mnie napisać poprzez stronę legalnybiznesonline.pl albo po prostu na Facebooku czy na Instagramie. Będzie mi bardzo miło i będę wiedzieć, że warto nagrywać dalej. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twoją obecność. Wszystkiego legalnego. Gratuluję Ci, że chcesz rozwijać swój biznes legalnie. Jeśli chcesz więcej, wejdź na legalnybiznesonline.pl i pobierz bezpłatne materiały wspierające biznesy online. Linki znajdziesz w opisie do tego odcinka i na blogu. Aha, nie zapomnij zasubskrybować tego podcastu. Wszystkiego legalnego!